tylko na zlecenie albo za pieniądze. Jak M mnie poprosi, to też napisać mogę o naszym ślubie, że to ważne wydarzenie, ważniejsze niż bycie na wczorajszej imprezie. O Mogielnickiego się otarłem, nawet z nim rozmawiałem, pisał do mojej muzyki, to przeżycie wspaniałe, ale Fidyk odrzucił, wybrzydza coś strasznie, a z M się nie kłócę od ślubu właśnie, więc to ważne było dla ciała i ducha. Piosenki śpiewam rano, kiedy M mnie słucha i ja gdzieś tam po łóżku skaczę, kawa przy klawiszach, jeśli kiedyś zobaczę. Że nic już to dla mnie nie znaczy, to szczerze nie wiem co. A ostatnio w pracy to byłem w Ciechocinku, mieście seksu zdrowiskowego. Siedzieliśmy przy stole, kupiliśmy piwo z kolegą i tak trochę patrzyliśmy i komentowaliśmy. Socjologia to nauka, kto ma uszy niech słucha. I nie chcę krytykować ani rzucać kamieniem. Wszyscy słabi jesteśmy, a między nami coraz lepiej. Między mną i M, a między nami to knajpa dla szpanerów z Warszawy i loża gdańska. Nazwa podejrzana, a na pewno to faszyści. Kolega z kolegą za rękę przyszli, bo poprawność polityczna teraz zapanowała. Nigdy za dużo wydepilowanego ciała. O Żydach nic nie mówmy, to krowy święte, ale są jeszcze ludzie jak Wojciech Wenzel, mądrzy i pokorni spoza obiegu. Kiedy idę zimą, zostawiam ślady na śniegu, a najbardziej mi dziwi, że byli anarchiści, dali się oszukać ludziom takim jak Michnik. Konformizm i układy i kreska gruba i tym krajem nadal rządzi nomenklatura, a wyraz kraj już nic nie znaczy. To jest odezwa, słuchajcie więc Polacy, jesteśmy zaradni i tyle przetrwaliśmy. Nie oddajmy tej ziemi ludziom, którzy teraz przyszli, uśmiechnięte pajace, oślizły odbyty, chorągiewka i wiaterek i piesek na smyczy.